To był piękny koncert. Aniołkowe granie przywędrowało do nas prosto z Wrocławia. To właśnie tamtejsze akcje charytatywne zainspirowały łukowskie wolontariuszki do zorganizowania zbiórki pieniędzy na szczytny cel. Ich uwagę przyciągnęły dzieci z domu dziecka w Radoryżu Smolanym. Po rozmowie z panem dyrektorem dowiedzieliśmy się, że w tej placówce przybywa obecnie 20 dzieci. Dowiedziałyśmy się też, jakie są najpilniejsze potrzeby tej placówki i mając taką wiedzę, zaczęłyśmy poszukiwać jakby darczyńców, tak? Zrobiłyśmy ogłoszenia, miałyśmy plakaty, roznosiłyśmy, pisałyśmy wiele pism, zwracałyśmy się do wielu osób prywatnych o takie wsparcie i ta akcja przerosła nasze chyba takie najśmielsze oczekiwania. Uzyskano niemal 10 tysięcy złotych w bonach zakupowych, plecaki, przybory szkolne i ozdoby, które upiększą pokoje dzieci, wizyty u fryzjerów, bezpłatne wejście do kina czy na pływalnię krytą. Akcja przeprowadzona przez pracownicy Miejskiego Przedszkola nr 2 w Łukowie, Jolantę Sosnowską, Agatę Zabielską, Magdalenę Dąbrowską i Grażynę Kasperską, miała także duże walory edukacyjne. Należy uczyć dzieci od najmłodszych lat właśnie pomagania innym, uwrażliwienia na drugiego człowieka. Koncert finałowy był okazją do złożenia serdecznych podziękowań wszystkim tym, którzy włączyli się do akcji. Darczyńcy, łukowskie anioły, otrzymali listy z podziękowaniami. Wszystko, co tutaj zobaczyliśmy, to był jednak tylko czubek góry lodowej. Wiele pracy wykonały osoby, które za kulis niechętnie się wychylają. Chciałabym podziękować rodzicom, bo bez nich nic się nie dzieje. Nasi rodzice zawsze bardzo chętnie uczestniczą we wszystkich akcjach i pomocowych, i edukacyjnych. Gala miała miejsce w poniedziałek 30 stycznia w auli 1 LO w Łukowie. Przez niemal 2 godziny przed zaproszonymi gośćmi występowali młodzi artyści z naszego miasta.